Harmonia Kosmosu, dzień trzeci. Jest dzisiaj piątek, czyli środa, czwartek, piątek, trzeci dzień Harmonii Kosmosu. Chciałam tylko pokazać, siedzę sobie tutaj w autku z Ilusiem, Słodziusiem, imieniem słoneczkiem moim. Tak, i jako że miałam wrócić na YouTube, to wracam, nagrywam się z autka. Siedzę sobie tutaj, jak widzicie, w deszczyku. Został nas deszczyk punkt o godzinie 16, ale zaczęło tak dość mocno padać. Ćwiczenie pozytywnego myślenia. To będzie taki króciutki filmik. No, festiwal jak festiwal, wiadomo, Harmonia Kosmosu. Właśnie mam paskę tutaj na telefonie za pokrowcem, tak a propos. Siedzimy sobie tutaj, ponieważ wszyscy ludzie ze stoisk, sorry, zasłoniłam palcem, uciekają przed tym deszczykiem. I tak się mało dzieje, i tak jest bardzo niewiele ludzi. Także ja sobie tutaj siedzę, ćwiczę z Iluniem, Słodziuniem. Jest bardzo przyjemnie, cudownie. I bawimy się dobrze w autku. Ja sobie tutaj obrazki maluję. To jeszcze mam coś dogram z tej perspektywy. Tutaj Ilunia w Słodziuniu ze mną chodzi. Są bardzo piękne okolice. Nowy teren na Harmonię Kosmosu. To są takie lasy. Więc okolica jest bardzo, bardzo piękna. Jest naprawdę bardzo ładnie. O, tutaj mam lody od Janosika. Na Harmonii Kosmosu również można kupić lody. 100% owocowe lody. Czyli dla mnie to jest tylko i wyłącznie banan plus mango polewa. Banan to jest taki banan daktyl, to jest taka podstawa i w papierze podawane z drewnem. No, także tak to wygląda. Bardzo polecam te lody Janosika. Widzę, że nadal sobie tutaj pięknie pada. Festiwale mają to do siebie, że fajnie, że są właśnie robione w takiej naturze, gdzie można sobie pochodzić, poskakać, coś tam porobić radosnego, wesołego. No gorzej tylko jak właśnie pada taki deszczyk, jak teraz w tym momencie, gdzie jak widzicie włosy dopiero mi zaczynają schnąć. Przed chwilą robiłam transmisję na żywo na bloga na Facebooku. Koniecznie tam wchodźcie, ponieważ tam się dzieje najwięcej. Na tym właśnie moim blogu na Facebooku. I tam po prostu działałam najwięcej. Tam jest 2,2 tysiąca obserwujących. Natomiast na YouTubie mam chyba 300 osób może, bo tego nigdzie nie rozgłaszam raczej, ale fajnie jest też mieć takie coś jak kanał na YouTube, bo tutaj jest lepsza jakość, można te filmy kręcić w lepszej rozdzielczości. No i cóż wam mogę powiedzieć, jesteśmy zadowoleni, jest fajnie, ale pod kątem stoiskowym wiadomo, że jeżeli wszyscy uciekają przed deszczem, a pierwszego, drugiego dnia było mało osób, to jest jak jest, wiadomo, ale to jest normalne. Sobota dopiero przed nami i mamy nadzieję na fantastyczną pogodę, pozytywne myślenie, pozytywne podejście i o to tutaj w życiu chodzi. Tak, pozdrawiam was cieplutko i wrzucam ten filmik na YouTube'a. Wasza Iwcia, pa, 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 słonecznie, pa, 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 słonecznie, pa, 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 pa.